Karaczanakow mógł trochę więcej zagrać niż ostatnio. Chyba niezłe wejście miał. Znaczy, miał niezłe wejście, natomiast jeszcze widać, że uczy się naszej gry. No, gra bardzo blisko przeciwnika i to się może kiedyś dla niego skończyć, więc musi też trochę nabrać innych nawyków, natomiast ma duży potencjał. Chłopak szybki, chłopak z dobrym uderzeniem, stworzony do gry kombinacyjnej, no ale myślę, że trochę mało jeszcze był z nami, żeby się naszej gry nauczyć tak szybko. Jak jeszcze Anton złapie nasze warunki gry, złapie warunki gry w naszej lidze, to trochę czasu upłynie, więc nam tutaj przede wszystkim brakuje czasu, bo do takiego zawodnika jak Denis zastąpić potrzeba czas, a Denis pierwsze pół roku w Krakowie się docierał, to nie jest tak prosto, żeby trafić do Krakowi i być wiodącym zawodnikiem. No, bardzo dobry zawodnik, widać potencjał techniczny, bardzo dobry, dobrze ułożona noga, stałe fragmenty, widać, że mu to tam fajnie spada, to będzie od niego bardzo groźne i potencjał. No, na razie jest z nami tydzień, ciężko sobie teraz będzie tłumaczyć, nie zrozumie po polsku, taktycznie wie jeszcze wszystko, no, to chcę to czas, nie myślę teraz, że za tydzień wszystko potrafi, tobie nie potrafię, można ani Messi. To widać, że to taki chyba zawodnik pasujący do waszej gry, do takiej kombinacyjnej gry właśnie z samą ligą. Tak, to ja mówię, no, piłkarsko wygląda bardzo dobrze. Tylko nie robimy teraz od pierwszego dnia na niego pressing, że on ma ciągnąć ten wózek. Na to jest tu paru innych i musimy dać czas i na pewno może nam pomóc w tym sezonie. A to nie jest problem, że właśnie, bo i oni chyba, Florin też po angielsku, po polsku się nie dogadują, to jak to nie jest jakiś problem mimo wszystko, no na boisku przede wszystkim z komunikacją. Tylko ten początek, ja nie wiem, w lewo, w prawo, to wszystko zrozumieją, z tym nie jest taki duży problem. No, jest inaczej wytłumaczyć komuś taktykę po polsku, jest inaczej mu to wytłumaczyć po rusku, albo ja nie wiem, jak w drużynie tylko Piotr mówi po rusku, także, ale to się zdarza we wszystkich drużynach, to nie będzie jakiś duży problem, tylko jak mówię, wszystko chce czas, my mu go damy, bo ja jestem pewny, że nam może w tym sezonie jeszcze bardzo pomóc.